Zdrowia, czerwoni komuniści po wykończeniu białych przypuszczalnie wezmą się za żółtych w imię ratowania czarnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No dlaczego tak się dzieje? No tak było za Hitlera. Hitler przyszedł, zaczął rozstrzeliwać Polaków najpierw, inteligencję polską, kler, księży i tak dalej, a później się wziął za Żydów, za Cyganów, napad na Rosję, napad na Francję. No we Francji to elegancko mieli, w Szwecji mieli elegancko. Szwecja była neutralna, ale jednak SS-mani stamtąd wychodzili. Polska nigdy nie kolaborowała. No ale w Ameryce komuniści biorą się za białych. Biały chrześcijanin, zamężny czy żonaty, czyli normalni, heteroseksualni ludzie są do odstrzelenia. No a ciekawostka jest taka, że żółci przyjeżdżają z Azji, no i brązowi przyjeżdżają z Azji, czyli z Indii. No ale w Ameryce ich się nazywa Asian Americans, czyli azjatyccy Amerykanie. No nie mówi się Chinole, nie mówi się w ten sposób. Na białych nie mówi się European Americans, czy tam europejscy Amerykanie. A Polaków często się mówi Polish Americans, także to jest czy kraj, czy naród, czy kontynent. No ale mówiąc African American, no to trudno powiedzieć w tej Afryce, z którego kraju, czy z której nacji pradziadek był. No bo tak jak na dzień dzisiejszy przyjeżdżają Nigeryjczycy, i jako czarni, wychowani, urodzeni w Afryce, ze względu na kolor skóry, dostają się na najlepsze uczelnie. Tylko dlatego, że są czarni. Nikt z ich prapradziadków nie był niewolnikiem, no a przez to, że przychodzą, mówią, dajcie mi punkty za pochodzenie, fru, dostają punkty za pochodzenie. No i żółci zaczynają się denerwować. Żółci się zaczynają denerwować, no bo mówią, jaka to jest równość w Ameryce, jeżeli wszyscy są równi, a niektórzy są bardziej równi. I co to znaczy? No to znaczy, że przepraszam, to znaczy to, że kiedyś były takie w latach 60-tych, 70-tych powiedzieli, no, żeby czarnych podciągnąć trochę, to zrobimy na kilkanaście lat punkty za pochodzenie. No i te punkty za pochodzenie działały około 40 lat, no i w pewnym momencie ludzie zaczęli mówić, no dobra, o co to chodzi, czy te punkty za pochodzenie to na jakiś czas, żeby podciągnąć, mówią, no 40 lat to są dwa pokolenia, ile można dawać się punkty za pochodzenie. No i tak w 1998 roku mniej więcej zlikwidowano te punkty za pochodzenie, no ale teraz tak od tyłu najróżniejsze stany chcą wprowadzić swoje własne punkty za pochodzenie, między innymi stan w Waszyngtonie. Waszyngton to tak jak się popatrzy, tu jest Nowy Jork, Atlantyk, tam jest Europa, tu jest Kalifornia, tu jest Kanada, no to właśnie tam Seattle, tutaj pod Kanadą w tym rogu, no to jest stan Washington. Washington DC, no to jest stolica DC, to znaczy District of Columbia. To Washington i ten District Columbia to nie jest stanem, to jest osobny region taki, wycięty z innych stanów. No i w tym stanie Washington Azjaci, można powiedzieć, no ale z reguły to Chińczycy, zablokowali możliwość odrzucenia tego zabronienia. No to dziwnie to brzmi, ale także kiedyś były punkty za pochodzenie, później kongres powiedział, nie ma punktów za pochodzenie, no i ten Washington mówi, zrobimy punkty za pochodzenie. No i żółci Azjaci zrobili plebiscyt, zrobili takie głosowanie społeczne, no i przeprowadzili to, że prawo zostało takie, że po prostu nie zaakceptowali zniesienia tego zakazu. No, mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. I teraz jest, to nie jest pierwszy raz, kiedy Azjaci się wzięli
za coś takiego. W Kalifornii parę lat temu, z 5-6 lat temu też by zrobili to, że Kalifornia chciała wprowadzić od tyłu te punkty za pochodzenie, żeby wpychać powiedzmy czarnych i brązowych. No biali to są zawsze na końcu, biali to zawsze są przesuwani są. Jak to działa? To działa, że jak ktoś ma na maturze powiedzmy 1600, no to Chińczycy żółci muszą mieć 1600, tam biali 1500 mogą mieć, brązowi tam mogą mieć 1400, czarni tam 1300 i tak dalej, żeby dostać się na to samo miejsce. No i Chińczycy mówią, jaka to jest równość, jaka to jest sprawiedliwość, jeżeli w ramach dywersyfikacji, czyli tej różnorodności społeczeństwa, my jako Chińczycy jesteśmy odsuwani do tyłu, żeby bardzo było bardziej różnorodnie, ale to jest kosztem naszych dzieci. Gdzie jest egzamin, gdzie jest jakaś ocena, gdzie jest coś ślepego, tak? Coś, co nie ma nic wspólnego z rasą, no bo jeżeli ma coś wspólnego z rasą, no to jest rasizm. Jeżeli jest powrotny rasizm, bo kiedyś, powiedzmy, biali nie pozwalali robić coś czarnym, no to teraz, jeżeli wszyscy nie pozwalają robić coś żółtym, no bo o białych to już tam żółci też się nie martwią, no to mówią, to jest coś nie tak. No ale teraz też Azjaci, no jako różnorodność, to trudno powiedzieć, tak? No bo jeżeli muzułmanin z Indii, no to on jest azjatycki Amerykanin, no teoretycznie jest, tak? No ale czy Polak jest podobnym Amerykaninem jak Francuz czy Niemiec? No nie, to są kompletnie inne kwestie, inna moralność, inne spojrzenie na świat. No i tak jest właśnie z Azjatami. Hasan Minhaj, no to on jest muzułmaninem urodzonym w Indiach. Rodzice wyemigrowali do Kalifornii, no i on jest przeciwko temu, co Chińczycy zrobili w stosunku do Harvardu. Harvard to jest jeden z najstarszych, jedna z najstarszych uczelni w Bostonie, w Massachusetts, w Cambridge konkretnie. No i tam Chińczycy zaskarżyli, powiedzieli, że to do cholery niepodobne, że Chińczyków nie przyjmują za wyniki, tylko przyjmują brązowych i czarnych z gorszymi wynikami. No i sprawa chyba trafi do Sądu Najwyższego. No i on krytykuje, on mówi, że to jest największy obciach, jaki może być, to jest najgorszy wstyd, jaki może być dla Amerykanów. Dla odmiany babka, która pisze sztuki teatralne, Koreanka, Young Jeon Lee, to napisała właśnie, że no tyle tylko, że ona jest lesbijka, ona ma najróżniejsze takie no nienawidzi białych, można powiedzieć, jak ona jako Koreanka, jako żółta, nienawidzi napisała coś takiego jak straight white man, czyli heteroseksualny biały mężczyzna. No po prostu cała ta lewica to się wybrała tych wszystkich ludzi, którzy po prostu białych Europejczyków, szczególnie facetów chrześcijan, chcą odstrzelić. No po prostu wszyscy poszli na koniec kolejki. No i ona jako lesbijka dużo ma wygłoszeń na klas, na temat genderyzmu i tych podobnych bredni, no też atakuje tych Chińczyków. No Chińczycy z reguły są konserwatywni. To też jest paranoja, żeby Chińczycy, którzy przyjeżdżali z komunistycznego kraju, żeby mieli konserwatywne spojrzenie na świat. No ale to trudno się im dziwić, tak? Jak wielu z Polaków jednak też wyjechało z Polski, no bo mają pojęcie Bóg, honor, ojczyzna, no tam jakieś inne są zasady, no ale te podstawowe nauka, rodzina, tego rodzaju rzeczy, konserwatywne, uczciwość, no to w tych konserwatywnych ludziach to jest to podobne. No i ci Chińczycy właśnie
się denerwują, że ich wykolegowywują. Claire Jean Kim, ona też nie lubi facetów i ona właśnie napisała w jednym z swoich artykułów, że konserwatywni chińscy imigranci są nacjonalistami w połączeniu z białym nacjonalizmem, no to może w zasadzie zapłonąć cała ta akcja przeciwko punktom za pochodzenie. Żółtych denerwuje ten polityka tego działania tych grupek, tak? No bo demokraci, ogólnie lewica się zorientowała, że dziel i rządź, jak w Rzymie robili, czyli oni chcą podzielić wszystko, żeby wszyscy ze wszystkimi się żarli, no i wtedy w zasadzie można dzielić. No i tak właśnie na tym polega ten dzisiejszy socjalizm w Ameryce, no to skłócenie wszystkich ze wszystkimi, no i wybieranie tych cząstek najbardziej zawziętych, którzy w zasadzie chcą wypłynąć. No i taka jest właśnie amerykańska polityka. Ciekawa sprawa jest, kto prowadził sprawę tam na Harvardzie. Na Harvardzie no to jest, jeżeli z lat 70., jeżeli ktoś pamięta albo ma szansę, był taki film Love Story, no to Love Story, tragiczny film i cała tam sytuacja, no ale to się właśnie działo na Harvardzie, także, że polecam, jeżeli nie oglądaliście, to sobie obejrzyjcie. No i tam Edward Blum, no to właśnie on jako Żyd zaczął tą sprawę, że Chińczyków nie dopuszczają i dopuszczają wszystkich innych. No i ludzie się czepiają się jego, dlaczego on prowadzi tą sprawę, między innymi American Civil Liberties Union, czyli ta amerykańska liga swobody obywatelskiej, no ta która robiła badania parę tygodni temu, że w Polsce jest największy antysemityzm. No tyle tylko, że to się nadaje na jakiś następny odcinek, na jakie pytania ludzie odpowiadali, No i on powiedział, że on wyrósł w żydowskojęzycznym domu, że w zasadzie to dzieci i on byli nauczeni, że ani religia, ani rasa nie powinna wpływać na to, co ludzie mogą robić i co mają pozwolone, na co mają pozwolone. No i on właśnie się wściekł, że tych Chińczyków tam nie wpuszczają do tych najlepszych uczelni. Teraz ta nowa fala ludzi, którzy są za tymi punktami za pochodzenie, no to liczą na to, że w 1998 roku 60% ludzi w zasadzie było przeciwko, a teraz już ostatnio nie jest taka duża różnica, bo to jest 50,4% i 49,04%, no to jest w granicach jakiejś praktycznie pomyłki matematycznej, no i można by było powiedzieć, że społeczeństwo się zmieniło, no ale to jest ten balot, to był dosyć taki oszukany, tak, to taki oszukany, no bo było napisane, w zasadzie to pytania były takiego, czy rasa albo narodowość to powinna być dużym współczynnikiem, średnim współczynnikiem, czy żadnym współczynnikiem do wpuszczenia do szkoły. No i 73% Amerykanów powiedziało, że nie powinien być, tak? 78% białych powiedziało, że nie powinno być. 65% brązowych Hiszpanów, 62% czarnych, 58% właśnie Azjatów, no i 63% demokratów. No czyli tak można powiedzieć, no normalnie. No i teraz jest pytanie, co ci Chińczycy zamierzają zrobić i co będą robić. Oni uważają, że to w zasadzie była taka pierwsza
pierwsza fala polityczna, kiedy jako Chińczycy, jako Azjaci mogli coś zrobić. No i to jest właśnie coś, czego przykro jest, że Polacy z jakiegoś powodu nie jesteśmy tacy prężni, nie poszliśmy do polityki, nie poszliśmy do wojska, nie poszliśmy do policji, do służb jakichś dyplomatycznych i tak dalej. Człowiek tylko przyzwyczaił się, żeby pracował. Wielu z Polaków pracuje na szanowanych, wysokich pozycjach lekarsko-inżynierskich, naukowych i tak dalej, i tak dalej. No ale do polityki niestety nam socjalizm zamordował chęć do politykowania. No i to jest przykre. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.